Trochę słodka, trochę ostra, rozgrzewająca i bardzo pomarańczowa. Zupa dobra na jesienną pogodę. Tym razem padło na dynię Hokkaido. Upiekłam ją w całości w piekarniku w temperaturze 150 stopni. Dzięki temu łatwiej było ją pokroić. Zostawiłam skórkę, też jest smaczna. Mam ugotowane na parze warzywa, marchew, seler naciowy i pietruszkę. Oprócz tego mleko owsiane, woda, oliwa z oliwek, starty na grubych oczkach świeży imbir, natka pietruszki i koperek. Z przypraw gałka muszkatołowa, sól i pieprz, asafetyda, odrobina curry i świeże liście curry. Pietruszkę i koperek wrzucam na rozgrzaną oliwę, chwilę mieszam i dorzucam imbir. Następnie dodaję przyprawy oprócz liści curry. Mieszamy na podgrzanej oliwie, do garnka wrzucamy warzywa i dolewamy mleko owsiane. Mieszamy, dolewamy wodę, znowu chwilę gotujemy i dodajemy dynię. Mieszamy i przykrywamy. Kiedy zupa się zagotuje, czas na miksowanie. Chwilę to zajmuje, jeśli zupa ma być kremowa. Jak wolicie rzadszą, trzeba dodać trochę wody. Zmiksowana zupa wraca jeszcze na chwilę na palnik. Dodajemy listki curry i na koniec mieszamy. Gotowe. To najlepsza dyniowa, jaką do tej pory ugotowałam, ale zachęcam do eksperymentowania i z rodzajami dyni, i z dodatkami.